W sferze ochrony zdrowia obywatele powinni być bardzo aktywni, ponieważ cała sfera, całe regulacje prawne, wszystkie regulacje prawne, które są w tym zakresie uchwalane, dotyczą bezpośrednio po prostu najżywotniejszych interesów obywateli. W związku z tym, że jest niesamowita częstotliwość zmian przepisów, które dotyczą leczenia, finansowania leczenia, metod leczenia, zaangażowania państwa w tę tak zwaną ochronę zdrowia, to potrzeba zaangażowania obywatelskiego jest ogromna i stała. Jestem zwolenniczką pełnego otwarcia tutaj dla wszystkich, którzy działają w tej sferze, od pacjentów, przez szpitale, lekarzy, firmy farmaceutyczne, wszystkich, ponieważ wszyscy ci uczestnicy tej dziedziny życia mają na nią jakiś wpływ. W związku z tym wszyscy powinni tak samo rozumieć te przepisy, wszyscy powinni wypowiadać się co do nich. Czyli powinna być taka agora dialogu przy tworzeniu tego typu przepisów. Jak już one powstaną, to zaczyna się następny problem pod tytułem interpretacja tych przepisów. I tutaj też obywatele powinni brać sprawę w swoje ręce, ponieważ instytucja Rzecznika Praw Pacjenta nie sprawdziła się. Jest to urzędnicza struktura, która w istocie realizuje jakąś politykę rządu. Tymczasem w moim przekonaniu rzecznictwo pacjenckie w zasadzie w większości wypadków jest w kontrze do rządu, ponieważ pacjenci, jeśli chodzi o ich spory potencjalne z lekarzami czy szpitalami, mają dostęp do drogi sądowej, cywilnej, mogą się spierać o różne rzeczy w trybie sądowym. Natomiast jeśli chodzi o spór z władzą, no to nie ma na to dobrego trybu. W związku z tym wszystkie organizacje pacjenckie powinny po prostu stale monitorować, co się dzieje ze sferami, w których one są zaangażowane, i nie pozwalać sobie w kaszę dmuchać, krótko mówiąc, ponieważ państwo jest, można powiedzieć, z definicji w pewnym takim strukturalnym konflikcie z pacjentami, ponieważ państwo jest dysponentem monopolistycznego budżetu NFZ i zawsze będzie tak, że NFZ będzie miał pieniędzy za mało i NFZ będzie głównie dbał jakby o to, żeby nimi zarządzać. Natomiast zapis ustawowy, że NFZ reprezentuje pacjentów, czy działa w imieniu pacjentów, no jest oczywiście pewnym zabiegiem retorycznym, natomiast to nie jest prawda. Po prostu pacjentów muszą reprezentować pacjenci. Jest kilka różnych punktów całej tej struktury, gdzie pacjenci teoretycznie powinni być reprezentowani, ale w większości z nich to jest reprezentacja Rzecznika Praw Pacjenta. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy jako obywatele, co tam jest mówione w naszym imieniu. Myślę więc, że na pierwszy rzut pacjenci powinni, czy organizacje pacjenckie powinny po prostu domagać się od Rzecznika Praw Pacjenta informacji, co zostało zrobione, co zostało powiedziane w tych rozmaitych gremiach. A Rzecznik Praw Pacjenta jest i w NFZ-cie, i w Agencji Oceny Technologii Medycznej, czyli w agencji, która uczestniczy w decyzjach refundacyjnych. W związku z tym no, to są niebagatelne ciała, które mają wpływ na to, co się z ludźmi później dzieje. Ostatnio też zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który stanowi, że organizacja pacjencka ma prawo ubiegać się o występowanie w postępowaniu refundacyjnym na prawach stron. W całym postępowaniu refundacyjnym właściwie w ich interesie nie wypowiada się nikt. To znaczy firma przychodzi z lekiem, ten lek może być świetny lub jakiś, prawda? Firma ma swoją opowieść o tym leku, państwo ma swoją opowieść o braku pieniędzy, natomiast gdzieś się gubi istota medyczna, prawda, która może wskazywać, że lek jest fenomenalny i powinien być refundowany, jest standardem światowym, a może wskazywać, że wcale tak nie jest, prawda, ale ktoś powinien to również od strony chorego analizować. Organizacje powinny domagać się bycia włączonymi we wszystkie procesy tworzenia ustaw, tworzenia rozporządzeń, a także zarządzenie NFZ, bo w istocie od zarządzenia NFZ niejednokrotnie zależy, czy jest jakieś leczenie, czy nie, ile NFZ na nie przeznacza pieniędzy. Więc to jest trudne, dlatego że stale, ciągle, nieustająco się to zmienia. Główna ustawa o świadczeniach była nowelizowana już kilkadziesiąt razy, odkąd została przyjęta. Prawo farmaceutyczne to samo, o rozporządzeniach nawet nie wspomnę. I to jest ciężka, żmudna praca. Ale też polecam, dlatego że z lektur uzasadnień do tych różnych aktów no, wynika niejednokrotnie takie ratio legis, z którym trudno się zgodzić, prawda? I organizacje powinny to też wskazywać. No, to, o co walczymy na przykład w Obywatelskim Forum Legislacji, to jest to, żeby ten system tworzenia prawa był jak najbardziej przejrzysty i dostępny, łatwo w necie, prawda? W tych wszystkich portalach dotyczących legislacji, więc dostęp jakby do tej wiedzy, co się ma zmienić, jest powiedzmy coraz łatwiejszy, natomiast
bycie wysłuchanym to jest zupełnie inna sprawa. Następny taki poziom zaangażowania obywateli to są po prostu spory, występowanie na drogę prawną o swoje prawa. I to jest coś, co kuleje w Polsce. No, na tym konstrukcie zasadza się sukces prawa amerykańskiego, prawda? Że obywatel no, spiera się o swoje uprawnienia sądownie. Nieraz one mogą wydawać się absurdalne, typu oblanie kawą, prawda, w McDonaldzie. Natomiast jest kultura sporu i nikt się temu nie dziwi. W Polsce to jeszcze nie ruszyło. Ja prowadzę kilka spraw takich pro bono, gdzie wychodzą ludzie na drogę prawną przeciwko ministerstwu, przeciwko NFZ-owi, ale to jeszcze kuleje, w związku z tym te organy czują się jakby bezkarne, to znaczy nie analizują swoich decyzji z punktu widzenia swojego bezpieczeństwa prawnego versus pacjenci. I tutaj jest duża rola indywidualnych ludzi. Zawsze to powtarzam, że prawo europejskie na przykład zasadza się na sprawach jakichś zupełnie maluczkich osób, które albo się spierały o jakieś zatrudnienie, wynagrodzenie, swój status na rozmaitych życiowych zakrętach. I nie były to wielkie korporacje, wielkie firmy, tylko pojedyncza pani stewardesa, pan, który zachorował i tak dalej. I musimy jako obywatele też tą drogę przecierać, żeby precedensy ustalać i żeby też w drodze sądowej kształtowało się jakieś takie propacjenckie myślenie o wszystkich tych przepisach, które nie mają żadnego innego celu niż realizacja konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, prawda? I własnego prawa do ochrony zdrowia i tego, które państwo ma współfinansować. Więc to też jest taka sfera, w której jeszcze pacjentów tak bardzo nie widać, a myślę, że to jest niewykorzystana szansa, bo po prostu musimy tupać nogą, nikt za nas tego nie zrobi. Należałoby też lobbować za zmianą ustawy o pozwach zbiorowych, która została tak skonstruowana, że właściwie pozwy zdrowotne, czy w ogóle ze sfery zdrowia, nie wchodzą w ten tryb, ponieważ mowa tam o dobrach osobistych i to zostało tak zinterpretowane, że zdrowie jest dobrem osobistym, więc sprawy zdrowotne nie mogą się zdarzyć. Więc tym sposobem wyciętą mamy w Polsce możliwość takiego sporu, jaki prowadziła Erin Brąkowicz, prawda, na przykład dla pacjentów przeciwko jakiemuś trucicielowi środowiska czy firmie, która postępuje nieuczciwie. Albo może przeciwko państwu, albo może przeciwko NFZ-owi, który grupowo odmawia, nie wiem, dzieciom leczenia na podstawie jakichś trików formalnych, które nie mają nic wspólnego z sensem prawa, ani w ogóle nawet budżetem państwa, bo niejednokrotnie te odmowy powodują, że koszty leczenia tych ludzi są większe niż gdyby przyznać im je prewencyjnie, prawda? Więc to jest kolejna taka płaszczyzna, na której ja na przykład próbuję się udzielać pro bono, żeby ludziom pomagać prowadzić te spory i jakby nie poddawać się takiemu, jak mawiał klasyk, imposybilizmowi, prawda? Tutaj nie ma mowy o tym, musimy sami brać sprawy w swoje ręce i też musimy wykorzystywać wszystkie instrumenty, które są w prawie, na przykład dostęp do informacji publicznej, bezcenny instrument, bardzo rzadko wykorzystywany przez organizacje pacjenckie. Namolnie trzeba prosić o wszystkie różne interpretacje wewnętrzne, okulniki, listy i tak dalej, które pokazują, jaki jest stosunek urzędników do różnych kwestii. I tym sposobem większe spektrum mamy wiedzy, jakimi instrumentami dysponujemy, żeby się przeciwstawiać różnym niemądrym rozstrzygnięciom administracyjnym albo prawnym, które biją w efekcie w człowieka. Więc namawiam wszystkich do tego, żeby korzystać z tych instrumentów, tak na poziomie oceny prawa, jak i na poziomie oceny sytuacji konkretnej osoby, domagania się informacji publicznej, wykorzystywania wszystkich możliwych dróg do wsadzania swojego buta w drzwi, żeby nie działo się wszystko bez nas, bez pacjentów, bez ludzi, którzy są zainteresowani swoim zdrowiem i życiem i swoich bliskich.